To ma być trasa w podziękowaniu za wsparcie w dotychczasowych działaniach i rozmowy o kolejnych wyzwaniach, przed którymi stoi Opolszczyzna. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, wyruszył dziś w kampanijne tournée po regionie. To ma być trasa spotkań z mieszkańcami całego regionu pod hasłem Z Marcinem po drodze. Trasa ta będzie nieco inna niż w przypadku pozostałych kandydatów, dlatego że ja jestem w drodze i blisko mieszkańców przez 4 ostatnie lata. W związku z tym pod sam koniec kadencji na tym finale chcę ruszyć w trasę, by podziękować za 4 lata intensywnej współpracy, dobrych rozmów, wspólnych projektów. Turnę po regionie posła Marcina Ociepy zainaugurowano w nieprzypadkowo wybranym miejscu pod Kolegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego. Czyli w miejscu, w którym utworzono kierunek lekarski, który jest symbolem i z jednej strony mojej słowności, skuteczności, ale co znacznie ważniejsze, ambicji mieszkańców miasta Opola i naszego województwa, by posiadać silny uniwersytet, silną politechnikę, by posiadać własny wydział lekarski. Marcin Ociepa zapowiedział, że pojawi się także w małych miejscowościach. Na pewno odwiedzimy Kopice, w którym dobiega końca budowa hali sportowej przy szkole, wymarzone przez dziesięciolecia przez uczniów, którzy ćwiczyli w trudnych warunkach. Kopice to jest sołectwo gminy Grodków, powiat brzeski. I to jest coś, co zostało zrealizowane. Będziemy wkrótce tą halę otwierać i dzieciaki będą się mogły rozwijać na takich samych prawach, takich samych warunkach jak dzieciaki w dużych miastach, takich jak Opole. Dziś Marcin Ociepa otworzył również swoje biuro poselskie w Nysie i spotkał się z mieszkańcami gminy Otmuchów. Małgorzata Liskupińska, Kurier Opolski.